zbierać kasę. Weźmie ktoś, bierze, na przykład Marta, weźmiesz, zbierzesz, czy tam Przemek? Wiecie, potem troszkę jeszcze o tym powiem. Dzisiaj będę mówił parę takich rzeczy, ale w sprawie pieniędzy to jest... Ludzie, szczególnie w naszym kraju, szczególnie, mają bardzo dziwne podejście do pieniędzy. Pieniądz jest wstydliwym tematem, a w Kościele też w ogóle. Tylko że zbawienie Boże jest jednolite. To my widzimy, że dla nas jest najważniejsze niebo. Amen. To my widzimy, to my z tej strony widzimy. Jako ci, którzy zostali uratowani od piekła. Ale z perspektywy Boga zbawienie to jest jedna sprawa, jednolita rzecz. Pójście do nieba, uzdrowienie, zaopatrzenie finansowe. Rozumiecie? Zdrowie psychiczne, wszystko jest jedno, bo to jest jeden Chrystus, jedna śmierć i jedno zmartwychwstanie. Rozumiecie? To my tak dzielimy sobie. To najważniejsze jest, żeby pójść do nieba. To dla nas. To bardzo takie, wiecie, jest. A od strony Boga to jest w ogóle jednolite. Jednolite. Często ludzie mówią, bo ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy sięgnąć. I mówią o wymianie krzyżowej. Jedni mówią, nie jestem w stanie sięgnąć tego, drugi do innego. Prawda jest taka, że dlatego, że to się dzieli na kawałki. Rozumiecie? Ludzie jakby mieli biec za pójściem do nieba, biegliby wszyscy. Za uzdrowieniem biegłaby większość. Ale jakby trzeba było biec za pieniędzmi, to już tak nie pobiegło. A to jest jedno zbawienie. Jedno. Jak Bóg coś zrobił, to trzeba tak do tego podchodzić. To jest wymiana krzyżowa. Rozumiecie? Mamy iść do nieba, a na ziemi być zdrowi, zaopatrzeni i szczęśliwi. Ponad miarę. Dlatego nigdy nie mów, że ci wystarczy pieniędzy. Dobrze? Dlaczego nie mówisz, że ci wystarczy zdrowia? Nie masz takiej modlitwy? Jakoś tak nikt nie ma takiej modlitwy, żaden chrześcijanin. Mówi, już mi wystarczy, Panie, że w 80% jestem zdrowy, w 20% już nie muszę. A tak się nie modlą ludzie. Już się nie modlą się tak, Panie, dobrze, że odeszło ode mnie 6 demonów, 7 został, niech zostanie. Wystarczy mi. A z pieniędzmi mówią tak, to mi wystarczy. Tyle mi wystarczy. Dlaczego tak mówisz? Dlaczego nie powiesz tak jak on? Kielich mój ma się przelewać. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że masz mieć za dużo pieniędzy. Za dużo. Chcesz mieć za dużo pieniędzy? Tak się powinieneś modlić. Módl się do Boga od dzisiaj. Boże, chcę mieć za dużo pieniędzy. Chcę mieć tyle pieniędzy, żeby były niepotrzebne w ogóle. Boże. Chcę w ogóle nie mieć problemu, że na przykład zgubię 10 tysięcy. Wypadnie mi, zgubię i nie będę się orientował, że zgubiłem. Bo co? Bo kielich mój przelewa się. To jest wymiana krzyżowa. A nie wystarczy mi. Rozumiesz? Tak jak Bóg powiedział, że będziecie mieć wiele domów, a ludzie mówią, chcę mieć jeden dom, bo mi wystarczy jeden dom. A dlaczego masz mieć jeden dom? Dlaczego jesteś taki człowiek? Czemu nie chcesz mieć wiele domów? Czemu nie chcesz zrobić z jednego domu dziecka, z drugiego czego innego? Czemu taki jesteś? Czemu chcesz mieć tylko pieniędzy tyle, żeby ci wystarczyło? Dlaczego? Rozumiesz? To jest ta chora mentalność. Okej? Kielich mój przelewa się. W tym chorym kraju takie gadki o tym, że mi wystarczy, to jest cnota.
Wiesz, nie rób tak. Nie rób tak.